Tak jest w Meksyku. Jest dużo piasku, prawie jak w Gliwicach. Podoba mi się to, tylko tu jest bardziej biały, taki budowlany. Myślę, że to będzie mój rumak. Wydaje mi się, że siodełko jest krzywo. Moje pośladki nie są idealnie wpasowane w tę konstrukcję rowera. Jak słyszycie, trochę jest głośno, bo tu się dzieje, pracujemy mocno, remontujemy tu ośrodek cały i dbamy o to, żeby były nowe atrakcje dla was, jak już tu przyjedziecie do Majakoba, nie ma za co. Ale zobaczcie, jak tu jest pięknie, jaka tu jest zieleń. Zachęcam do podróży niekoniecznie z aparatem, ale na rowerze, bo tu wszędzie można pojechać rowerem dookoła całej tej ogromnej, nie chcę powiedzieć posiadłości, ale tu tak naprawdę jest wspaniały rezerwat połączony z architekturą, hotelami, plażą, wszystkim, co tylko możecie sobie wyobrazić, żeby było potrzebne do życia. Całe liceum pani mnie tłukła do łba, że te lasy tu to są lasy na Morzu Nowej i tylko je tu można spotkać. I wiedziałem o tym, bo była duża instrukcja, że to są lasy na Morzu Nowej, żeby się patrzeć tam. Tu przede wszystkim przyjeżdżają Amerykanie, dlatego jest bardzo dużo pól golfowych, bo Amerykanie podobno lubią grać w golfa. Tu tydzień temu grał Michael Jordan w golfa. Ja nie gram w golfa, ale tu był Michael Jordan. Wspaniały atleta. Ale dziś jest wyjątkowy dzień. Wyjątkowy, ponieważ dziś jest rocznica naszego ślubu z Moniką na Malediwach i poobiecaliśmy sobie, że będziemy co roku jeździć w wyjątkowe miejsce, by to uczcić. I to chyba tyle, ile jestem w stanie powiedzieć o tej wyspie i tym wszystkim, co tu się dzieje, dlatego oddaję głos do studia. Ja chciałem, zaczynając, podziękować Michaelowi, bo to jest bardzo miło i to jest bardzo dobrze, że jeszcze są ludzie na poziomie, z klasą, bo Michael wiedział, że my tam, wybierając się, mamy rocznicę naszego ślubu wspaniałego i zabukował granie w golfa tydzień wcześniej. Jaki Michael? Jordan. A, okej. Okay. Taki rzucał do kosza. Ten odcinek jest o tym, że byliśmy w Meksyku. To jest taki kraj i ja doskonale o tym wiem. Byliśmy też tam po to, bo mieliśmy tam rocznicę naszego ślubu i sobie przyrzekliśmy z żoną, która siedzi tu obok mnie, że będziemy jeździć gdzieś, celebrować nasz ślub. Prawda, kochanie? Prawda. Były też moje urodziny tam. To ja to teraz cofnę i powiem, bo były urodziny Moniki 28, bo jest 2 lata starsza ode mnie i pojechaliśmy to celebrować, bo tam jest ciepło, bo tam jest pięknie. Kurort, w którym byliśmy, się nazywa Majakoba. BBC napisał, że nic lepszego już nie da wygenerować. Jak wyjeżdżałam i powiedziałam, przed którą przyjechaliśmy, już musimy w naszym samochodzie, który nas wiózł do lotniska, na lotnisko. Że jest mi smutno, że wyjeżdżamy, bo byliśmy za krótko. Byliśmy tydzień, to jest za krótko, to od razu wam mówię. Lecieliśmy tam 2 dni, wracaliśmy 2 dni, więc byliśmy tam w zasadzie 2 dni. Lecieliśmy tam 2 dni. Słuchajcie, zawsze musicie brać poprawkę, że on przesadza. 12 godzin bezpośrednio czarterem z Katowic. W każdym razie chciało mi się płakać i pan w samochodzie powiedział: no crying in the car. No crying in the car, Polish woman. Bardzo ładnie, że cię zdyscyplinował, bardzo go szanuję za to. Niektórzy mężczyźni boją się kobiecych łez. W każdym razie, bo Monika wszystko organizuje, jest cudownym, jak zawsze mówię, organizatorem, wspaniałym, najlepszym. Dlatego się jej trzymam, będę się takiej trzymał aż... Pierwotny plan był taki, że albo pojedziemy znowu na Malediwy, albo na Sri Lankę, bo ja bardzo marzyłam o Sri Lance, ale ta Sri Lanka trochę nam nie podeszła, bo teraz tam są protesty i znowu jest stan wyjątkowy. Prezydent Sri Lanki prowadził, bo źle im się wiedzie. Jest kryzys głęboki i są protesty i tak dalej. A poza tym zazwyczaj na te wakacje akurat majówkowe wyjeżdżamy z mają, majówkowe z mają. Więc taki pobyt na Sri Lance, który mi się wymarzył, czyli yoga, ayurveda i tak dalej, wydaje mi się, że jednak powinnam robić sama albo ewentualnie z Michałem. Ale nie z 13-latką, aczkolwiek 13-latka powiedziała, że tak, że ona też na Sri Lankę by pojechała, ona kocha podróżować. Maja tam słucha i się uczy, ale pewnie podsłuchuje. Ja myślę, że ona by się tam zawiesiła, że ten TikTok nagle i te brak bodźców by ją, coś by tam się rozregulowało. Nie, czemu tak mówisz? To prawda. Przecież w ogóle TikToka nie oglądałam w Meksyku. Siedziała i czytała książkę, zauważyłeś? To prawda. Przeczytała 3 książki.
Maja, przepraszam. W tym razie w zeszłym roku na Malediwach, bo nie wszyscy wiedzą, bo nie są z nami, a jeśli nie jesteście jeszcze z nami, to subskrybujcie, by być z nami i tę rodzinną sagę 300 tysięcy odcinków oglądać i przeżywać i być. Jeśli zasubskrybujecie, naciśnijcie ten duży czerwony guzik, to ja będę bardzo wdzięczny. Bardzo. Monika też. Chciałeś powiedzieć? To my wzięliśmy ślub na Malediwach w zeszłym roku. O tym chciałem powiedzieć, bo powiedziałaś tak delikatnie, ja chciałem to podkreślić, żeby moje ego się nasyciło na Malediwach. Również w Praszce, ale też na Malediwach. I teraz to celebrowaliśmy jakby wznowienie tej... A tak. Moniko, powiedz, czy ta przygoda, to doświadczenie, ta podróż roczna ze mną, to było spoko? Tak, bardzo było spoko. No, dziękuję, to już się nagrało, to możemy iść dalej. Bo ja sobie na tych Malediwach obiecałam, że będę jeździć, bo ja nie jestem... Wcale, niektórzy uważają, że jestem odważna, ale ja w ogóle nie jestem odważna. Ja do niektórych ruchów muszę się przymuszać. Między innymi takim ruchem są dalekie podróże, bo mimo, że to jest dla mnie bardzo inspirujące, jestem bardzo kreatywna, jak wracam i tak dalej, to zawsze miałam jakiś taki strach i przed tym, żeby gdzieś jechać, a drugi no to, co to będzie, jak wydamy tyle pieniędzy, ale... Nic się nie stało. Kupiłem dzisiaj w Żabce pancake'i i mega są dobre. I Maja zjadła jeden, ja zjadłem jeden, ty zjadłaś jeden. No ale oduczyłam się tego myślenia, słuchajcie, za pierwszym razem jak pojechałam za ostatnie pieniądze najpierw do Madrytu, później za ostatnie pieniądze do Nowego Jorku. I jak byliśmy na Malediwach i ten koszt był już dużo większy, to doszłam do wniosku, że to są pieniądze, których się nie żałuję, że jak wydajesz jednocześnie na doświadczenie i na odpoczynek, to są pieniądze, które się później odrobi po prostu, a wspomnienia to jest coś, co zostaje na zawsze i co jest absolutnie niezwykłe. I w sumie Michał miał taki plan, że może pojedziemy w to samo miejsce, co w tamtym roku, bo Michał lubi już znać miejsce. Jak jest ta piosenka Wodeckiego? Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zazwyczaj to były Katowice, ale teraz przekroczyłem swój Everest. Okay. Nie ma się czegoś... Michał lubi wracać tam, gdzie był, ale ja chciałam czegoś nowego, bo ja potrzebuję tej inspiracji, że to jest coś nowego. I poprosiłam o pomoc biuro podróży, które się nazywa InStyle Travel. Pan Piotr, bardzo ładnie. Moja córka powiedziała, że kocha pana Piotra, jak już dojechaliśmy ja do Meksyku. Bardzo. Naprawdę. Dał nam babeczki, jak przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy do hotelu Majakoba po koszmarnej podróży czarterem lotem. Czarter lotu to był... To jest bardzo ciekawe, bo ja przeczytałem, nie wiem, czy to tak działa marketing, czytam sobie, że lot, że wspaniałe polskie linie, bardzo ze wspaniałym historią, tam są naprawdę bardzo dobrzy piloci i te linie zazwyczaj słynęły z solidności, z obsługi, z tego, że są relatywnie dobre samoloty, a teraz mieliśmy lecieć Dreamlinerem, czyli to jest najnowszy właściwie... Ale lecieliśmy Boeing. Lecieliśmy Dreamlinerem, więc sobie przeczytaj i mówię, o kurczę, jaka to będzie wspaniała przygoda, nowoczesny samolot, najnowszy, więc tam będzie wszystko super. Co ciekawe, żaden fotel nie działał dobrze. Wszystkie się albo składały, rozkładały, nie działał system tej rozrywki, ten ekranik taki przed nami. Później panie to resetowało. Panie to resetowało i mówi, to jest normalne, my zaraz to zresetujemy i może uda wam się odtworzyć film na waszych słuchaweczkach. Pod koniec jakiś podróży koszmar. Już się skraplało. Oprócz tego pani się na wcześniej obraziła, by to ośmielił, ja uważam, że to był twój błąd, ośmieliłaś się zapytać, czy nie ma czegoś bez bułki, bo była bułka, Monika nie może jeść bułki, zapytała, powiedziała miłej pani, zmęczona już, po co to było, czy nie ma czasem czegoś bez bułki i pani się obraziła na nią. I ja to rozumiem. Bułki. I pani Dorota... Pani Doroto, ja też bym się na nią obraził. To było ostre, mocne, nie, no, zupełnie po prostu miałam mieć zamówiony posiłek bezglutenowy, ale się okazało, że nie ogarnięto tego. Z powrotem już miałam. I ta podróż powrotna była dużo lepsza, bo była na noc, więc spaliśmy. Była lepsza, bo ten dziecior, co tak się darł przed nami, leciał z tyłu. Michał kocha dzieci. Jezus Maria. Nie mam nic przeciwko dzieciom, mam słuchawki wyciszające, jest wszystko pięknie. Ale nie, bo... Ale akurat miły chłopczyk, wspaniałe małe stworzenie. Jego rodzice jakoś tak wystawili go, tam siedzimy za nimi, wystawili jakoś tak tego małego słodkiego przed na fotel, że całe jakby spektrum głosu rozchodziło się nie na nich, tylko na nas, bo przecież on miał twarz przed moją. I emitował. Ale wiecie, bo to zawsze, ja nie wiem, dajcie znać w komentarzach, jakie wy macie podejście, bo... Albo jakie macie doświadczenia samolotowe. Wymieńcie najgorsze doświadczenie samolotowe. Jezu, zróbmy o tym odcinek, bo zróbmy ja mam, o tym odcinek. Ja mam wiele. Ja lubię za bardzo latać samolotem, dla mnie to jest jakiś w każdym razie, o co chciałam zapytać, a nie dopuścić mnie do głosu, to, no wiecie, ludzie się dzielą na tych, co mówią, okej, to jest dziecko i może płakać. I ja
uważałam, że jestem taką osobą, ale po 6 godzinach ten chłopiec już mnie wykończył, już miałam ochotę się zabić. Wiadomo, że to nie jest jego wina, bo dzieci różnie proszą. To nie jest jego wina, jemu się nudzi, to jest małe dziecko. Tobie też jest trudno w samolocie, pewnie gdybyś mógł, to byś się tam nie darł. Nie jest bardzo trudno w ogóle być w samolocie. No właśnie, więc powinieneś tego małego dziecka. Darłem się, ale pan podszedł i powiedział, że mam być cicho. I nie rozumiem, dlaczego chłopczykowi tak nie zrobił. Lot, mam o to pretensje. No w każdym razie lot nie był najlepszy, a z drugiej strony był to lot bezpośredni, więc może nie ma co narzekać, bo... Ale pan kapitan wylądował super gładko i super gładko wystartował. To są wspaniali tak. Kapitanowie statków powietrznych, mają cudowne umiejętności. Po prostu maszyna, którą mu dostarczono, była wadliwa. To nie jest jego wina. Natomiast panie kapitanie, to było cudowne, bo różnica między właśnie lotem a Ryanairem jest taka, że ja myślę, że parę minut przed końcem piloci już mówią, nie no to fajne, to jakoś się osadzi samo. I czasem nie jest nie to zbyt płynne. Czasem w każdym razie panowie w locie, zresztą pamiętacie jak był ten lot, co tam podwozie nie zadziałało, jak tam był pokaz umiejętności tych pilotów, wspaniali. No więc przyjechaliśmy i były moje urodziny i to było super, bo tam jest różnica 7 godzin. Więc moje urodziny trwały bardzo długo, bo w Polsce, no ogólnie super. Były moje urodziny i na te urodziny i na powitanie właśnie nasze biuro podróży ustawiło nam tyle rzeczy do jedzenia, że my byśmy nie zjedli tego przez ten tydzień, który tam byliśmy, bo my nie jemy za dużo jednak. I dla mnie i dla Mai nie ma znaczenia, gdzie byśmy byli. Jakbyśmy polecieli do Chorzowa, to by było to samo, bo pan Piotr dostarczył babeczki. A na tych babeczkach tortille. Były oski małe. Małe oski, sosy. Tofi, tam było wszystko. Pan Piotr nie schodził z naszych ust. Panie Piotrze, cudowna robota. Także nie ma znaczenia, gdzie lecicie. Ważne, żeby pan Piotr to organizował. Nie no, teraz brzmi to znowu jak płatna reklama. My w ogóle nie mamy sponsorów. Ja nie wiem dlaczego. Mi się wydaje, że myśmy to mieli droższe. Kto jest sponsorem tego odcinka? Ja. I ja. Aparat sobie kupiłem i wszystko to kupiłem. I wycieczkę też sobie kupiłem, żeby o niej opowiedzieć. Dobra, w każdym razie ja uwielbiam ten moment, bo weszliśmy do hotelu. W hotelu się okazało, że mamy lepszy pokój niż zamówiliśmy, bo są miejsca. I bo nas upgrade'owano. I mieliśmy pokój z widokiem na rzekę, gdzie słuchajcie, pływały sobie żółwie. I ja wyszłam na ten taras, usłyszałam ptaki, bo hotel jest zlokalizowany w dżungli. I byłam tak szczęśliwa, że obok się popłakałam. Obok lasów na Morzu Nowym. Popłakałam się. Poprawię sobie grzywkę teraz. Wytnij to. W Meksyku włosy źle wyglądają. Dziękuję, do widzenia. No wyglądają ładnie, jednak ich objętość, jakby charakter się zmieniał. Są bardziej niezależne. I nie ma trzy grzywki. To należy docenić. Trzeba być niezależnym. Rano, jak się obudziłam, nadal trwały moje urodziny. Zrobiłam sobie medytację i zrobiłam jogę, poprosiłam o matę do pokoju, więc miałam matę. Ptaki się darły cudownie, słońce wschodziło. Słuchajcie, to jest tak ogromna wdzięczność, we mnie przynajmniej, mam tak ogromną wdzięczność, że mogę być w takim miejscu, że ja mam wrażenie, że jej nie utrzymam w moim ciele, że ona mnie tak to jest twój kanał, a ja tu jestem poważna, sorry. W każdym razie, no wdzięczność milion, dobra, już nie mówię nic, mów. Monika jest bardzo mądra. Dlatego powiem teraz coś ja, żeby to zbalansować. W każdym razie piękne mieszkanie, piękny pokój, bo to jest fajne, że te domki, tak samo było na Malediwach, żeby się trochę pochwalić, no że byliśmy tak na Malediwach, więc na powiem jeszcze raz, bo jak akurat przypadkiem byliśmy na Malediwach, to nie jest duży moloch, hotel, tylko tak. Są domki małe. Tylko, że w tych domkach w Meksyku są 4 pokoje w każdym. Ale to są domki, więc mimo wszystko jest to nie skomasowana ludność na 1 metrze kwadratowym. Trzeci raz mnie dzisiaj upadnę. Tylko jest to mały, bo jestem pobudzony tą kawą. Wspaniała kawa, której nikt nie sponsoruje do cholery. W każdym razie mały domek i tych domków tam jest chyba 76. Muszę powiedzieć jakąś liczbę. W każdym razie te małe domki są mega niezależne i to jest bardzo przyjemne, bo wtedy się tak czuje, jakby się wracało do swojego domu po całym dniu na plaży lub też zwiedzając zabytki, góry, dżungle, lasy na Morzu Nowym, tak jak my. Więc jest to bardzo przyjemne, mi te domki bardzo odpowiadają. My zwiedzaliśmy. A między nimi z kolei są piękne ścieżki i można tak sobie chodzić, tak jak powiedziała Monika, czyli ta dżungla, która tam jest, okala całe te i są tam małpki, są tam te zwierzątka, koati. Piękne, świetne. Śliczne. Takie połączenie kotów i psów. I chomików. Nieprawda. Są super słodkie.
Ale są słodziutkie, więc jest tam mnóstwo pięknych, naprawdę przepięknych ptaków i są krokodyle, jednego widzieliśmy. Tak, widzieliśmy krokodyla. Jak płynęliśmy łódką, bo mieliśmy... To był rejs z adrenaliną. Rejs, bardzo powolny rejs z oglądaniem ptaków i krokodyla i żółwi, to właśnie próbowałam dostrzec krokodyla, zajęło mi to długo, ale w końcu mi się udało. Mieliśmy też różne piękne posiadłości, które można sobie tam zakupić, co ciekawe, za niewygórowane pieniądze. Od 3 milionów do 11. Ja sprawdziłem, że za 1,5 miliona też jest jakieś. Że jak już nie masz i chcesz, a nie, to już jak za że trochę, że trochę żenująco jak na obszar, w którym się znalazłeś, nie masz akurat 3 milionów, to tam wyjdą ci naprzeciw i też można za 1,5 miliona. Wprawdzie widok jest zaraz na kuchnię i nie ma tego lasu, tylko tam obok śmietniska, ale zaraz... Mi jakaś pani napisała na Instagramie, że dla lansu tam pojechałam, bo ludzie na wakacje jeżdżą dla lansu przecież, a nie po to, żeby odpocząć. Ja jadę po to, żeby nagrać odcinek. Michał, akurat to jest prawda, Michał jeździ, on by nie jeździł. Słuchajcie, on tak nie lubi się ruszać, bo ja się w chcę domu. A jak ktoś akurat się źle poczuł i nie może tam jechać, ja specjalnie dla was, dla ciebie tam pojechałem, żeby ci pokazać, jak tam było, jak się poczujesz lepiej. On by się nie ruszał z domu, gdyby nie nagrywał. Znam Michała, to Michał uważał, że najpiękniejsze miasto na świecie to jest Pszczyna. Nieprawda, bo Rudukdowice, które leżą obok Pszczyny. I Rudawki, Kim? Czyli pola dookoła. Tam. I że nie ma lepszego miejsca. Michael Jordan świecie. Akurat nie dotarł, ale zapraszamy go. Ale jakby był, to by był zachwycony. Mega. To taka Maja Kuba w Mega. Meksyku, tak. W ogóle... I też tam jest potok, ponieważ się przygotowałem, bo całe to miejsce Maja Kuba, jest to bardzo ciekawe, 20 lat temu deweloper to źle brzmi, firma kupiła obszar duży bardzo, ale był bardzo niezagospodarowany, ale nie taki sposób jak u nas w Polsce, czyli nie było tam kostek i betonu, tylko on był niezagospodarowany i zniszczony. I to, co tam zrobiono, to odbudowano trochę przyrodę, bo te wszystkie ujścia, koryta, rzeczki i strumyki były po prostu zarośnięte. Więc jakby przez to, że nie były drożne te wszystkie kanały, liki, którymi my płynęliśmy i ogólnie całość była zdezorganizowana, to też nie było tam tyle ptaków i zwierząt, ile jest teraz. Więc 20 lat zajęło, żeby doprowadzić to miejsce do stanu, w którym my oglądaliśmy teraz i przez to zasiedlono tam też... I oni albo tam mają rezerwat też. Tak, i przez to zbudowano tam rezerwat. Znaczy był tam, natomiast jakby dzięki temu, że popracowano nad tym mocno, to te wszystkie zwierzątka się tam sprowadziły znowu, bo jest im wygodnie. No też było wygodnie. Nie dziwię się im wcale. A łódki, którymi ja tam... Ja bym była takim żółwiem, to bym chciała. Mega, bym tym kład i to bym tam po prostu... Biegam tylko po kortach z Michaelem. W każdym razie płynęliśmy łódką, która tam bardzo się dba o naturę. Bardzo się dba o naturę. Naprawdę się dba o naturę. Do tego stopnia, że wszędzie tam porusza się albo rowerem, albo meleksem, żeby być cicho przede wszystkim. Łódki, którymi płynęliśmy, też miały elektryczny silnik, żeby nie płoszyć ptaków, na których zwiedzanie wybraliśmy się z żoną. To było tak niegramatyczne zdanie, na które zwiedzanie. Oprócz tego, na całym tym obszarze, jeszcze kończąc, są 4 różne hotele. Fairmont, w którym byliśmy, i jeszcze pozostałe 3. Rosswood i tak dalej, i tak dalej. Ogromny to jest obszar. W zasadzie można tam być, zwiedzać to, chodzić tam, jeździć na rowerze i można tam zostać, bo to jest tak ogromny obszar, nie? Czy się nie czuję tego, że się jest w hotelu, a czy się czuję, jakby się było na jakiejś osobnej wyspie. Nie wiem, czy widzieliście film Osada, polecam. Jakby się było w takiej osadzie, która jest zupełnie nieskoordynowana, nie połączona z oddzielnym światem zewnętrznym. Niestety jest teraz tak w Meksyku, że ponoć jest tylko okno bez glonów od listopada do lutego, bez glonów na wodzie. I u nas były te glony, ponieważ było na maksa ciepło, glony się są... jak się mówi, przywiewane są przez El Niño i pracownicy tego hotelu robili wszystko, żeby od 5 rano mężczyźni i kobiety próbowali, będąc w wodzie, tam jest 35 stopni, słońce jest takie, że przepala nawet mnie, próbowali usnąć, wchodząc do wody, grabiąc, zarzucając sieci, żeby te glony wyciągnąć, no bo niestety nam to, moim zdaniem, nam to w ogóle nie przeszkadzało. Oczywiście byłoby pięknie wejść sobie do krystalicznej wody i nie mieć ich wokół ciała. One też trochę pachną,
trzeba się na to przygotować, że to jest efekt cieplarniany. Ale jak podobno chodziliśmy na spacery brzegiem morza, to jak wychodziło się na taką większą przestrzeń, gdzie więcej, gdzie bardziej wiało i tak dalej, to tych glonów nie było. Więc to też jest pewnie uzależnione od tego, w którym miejscu w Meksyku jesteście. Natomiast woda jest super ciepła, słońce jest bardzo, bardzo mocne. Ja używałam 50 i siedziałam pod parasolem większość czasu, chyba że szłam na spacer. A i tak gdzie nie, gdzie się opaliłam, więc na to słońce trzeba uważać i myślę, że bez filtra się tam po prostu nie da funkcjonować, przynajmniej jak się ma taką skórę jak moja. Nasz domek był dość daleko od plaży, co prawda, więc my codziennie, jeżdżąc na plażę, wsiadaliśmy na Meleksa, którym... Do Meleksa. Mili panowie z hotelu jeździli, kursowali tymi Meleksami, wożąc po prostu goście, więc się na nie jadą, mówią hola, buenos días, się wsiada tam i odwiozą cię do na plażę, czy gdziekolwiek chcesz. I mimo, że ja jestem człowiekiem, który lubi mieć od razu ocean i tak dalej, to te przejażdżki Meleksem były super relaksujące. Zresztą tu widzicie, jak to wygląda cała ta trasa, bo ją nagraję, więc ona sobie będzie tam leciała, będę mówił coś bardzo interesującego jak zwykle. I ten... Oprócz tego jedzenie w Meksyku jest absolutnie przepyszne i to niezależnie czy jecie w hotelu, czy poza hotelem, to jedzenie jest tam genialne. Ja bym mogła jeść guacamole dzień i noc, to by mi wystarczyło. Prawda i wydaje się mi się, że w popkulturze jest zupełnie inaczej. Ja oglądając filmy o sicario, mafii narkotykowej i kuchni meksykańskiej w popkulturze byłem lekko uprzydzony, nie będę tego ukrywał. A bo Monika... tam byłeś uprzedzony bardzo do Meksyku. No przecież. Bo my znamy Meksyk, niestety dajcie znać, jakie jest wasze zdanie o Meksyku, bo ja znam Meksyk z filmu Sicario, albo o innych filmach, albo Breaking Bad serialu, gdzie tam raczej się przekopuje z domu do domu, żeby przenieść tam po prostu narkotyki. No niestety, ale tak jesteśmy wychowani, ja tak jestem wychowany. Ja nie widziałam ani więc Sicario, ani Breaking Bad. Ale ty byłaś w Meksyku, ja nie byłem w Pszczynie. Więc jak byłem w Pszczynie, to myślałem, że tak Meksyk wygląda. Nawet jak się pokazuje w telewizji, Meksyk to jest inny filtr, taki żółty. To prawda. I wszyscy, i my tak jesteśmy przekonani o Meksyku. I rozmawiając, ponieważ okej, zepsułem drzwi, to panowie przyszli naprawić te drzwi, żeby wejść do pokoju, bo to jest dosyć ciekawe, żeby wejść jednak kiedyś do niego. To rozmawialiśmy sobie chwilę i mówię im, że ja nigdy, oprócz tam Bali i tak dalej, nigdy nie spotkałem tak miłych ludzi jak w Meksyku. Na tym ośrodku oczywiście, nie w całym Meksyku, bo na pewno jest różnie. Na przykład tam byli, ale tam byli tak mili ludzie, tak wspaniali. Zawsze mówili hola, buenos días, niezależnie kto to był, gdzie szedł, nie miał czasu, czy miał czas. Ale też pytali, to co byli ja lubiłam najbardziej, mili. To że oni nas traktowali jako jedną osobę, czyli mówili do nas familia. Tak, familia. Are you okay, familia? De donde eres, familia. Ludzie w Europie nie są tacy mili w hotelach, na pewno nie są mili. I pan mówi właśnie z Meksyku, że no to jest trochę ich klątwa, bo ludzie przyjeżdżają z całego świata i są tak ograniczeni jak ja właśnie, czyli mają swój światopogląd zawarty w filmach, a tam nie pokazują ich najlepiej, no. Czy nie, no ponoć też Meksyk turystyczny, a oczywiście Meksyk północny jest to jest zupełnie inna historia, bo w Meksyku północnym są bary, do których się nie wchodzi. To prawda i pozostałość tego można zobaczyć na patrolach policyjnych, które wyglądają jakby właśnie wróciły z wojny narkotykowej, gdzie pan stoi z ogromnym karabinem na dachu. Oni patrolują i to tam tak wygląda. Nie za sobie zdaję sprawę, mówię tylko, że no, percepcja nasza Meksykanów, Meksyku no, może być różna, ale też to prawda jest zupełnie inaczej na granicy Stanów z Meksykiem, a inaczej jest na półwyspie Yucatan, na którym byliśmy, bo on jest całkowicie turystyczny i co ciekawe tak jest różny i tak widocznie jest tam różny zarobek, że ta obsługa hotelu dojeżdżała do tego hotelu kilka, nie wiem, 9 godzin chyba jest rekordzista, czyli z północy zazwyczaj, bo tam jest biedniej, jak rozumiem, trochę dojeżdżali albo przenosili się wręcz do pracy właśnie tam w tym ośrodku. Taka sytuacja. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o tej laleczce. Właśnie. To było super słodkie, że dostaliśmy taką laleczkę, która się nazywa Worry Keeper i jak zawierzysz jej smutki i włożysz pod poduszkę, to rano się budzisz bez tych smutków. Pomyślałam, że każdy powinien sobie zrobić taką laleczkę. Jest to tradycyjna majańska laleczka. Możemy to opatentujemy w Polsce.
Wiesz co, wydaje mi się, że są... że w Meksyku, że nie, my takie że są, coś tu zrobiliśmy. Są motanki, to się nazywa. Słowiańskie motanki, to jest coś podobnego. Nie wiem, czy słyszeliście, ale to jest temat... Ja raczej myślałem, że to jest takie jak to voodoo, że się wbija igły, żeby komuś bić. Myślałem, jak to pani dała, że to w końcu się na kimś tu odrobi, ale to jednak... Nie każdy jest taki, jak ja, podły zgorzkniały. Mi czasem ręce opadają. Już bo my sobie pogratulowaliśmy, że przetrwaliśmy ten pierwszy rok. Pan powiedział na plaży, o, bueno, pierwszy rok najgorszy, potem już z górki. Już nawet zapomnij, że masz żonę. O czym warto by wspomnieć? No właśnie się nic nie działo, bo ja myślę, że to nikogo nie interesuje, bo nie zwiedzaliśmy. Nie będzie ruin Majów, nie będzie Tulum, gdzie są wszystkie celebrytki i słynne hotele. Nie będzie żadnego cenotu, chyba tak to się odmienia. Ten film jest przestrzenią, by nas, ale mnie, bo Monika jest zbyt wrażliwa, ale mnie, jeśli taki sposób podróżowania was obraża, żenuje, to napiszcie mi to w komentarzu. Jesteś żałosny, Michał, tak się nie podróżuje. Tak się zwie... Mój tata też nie by był zadowolony, a nie pokażę mu tego filmu, bo mój tata bardzo zwiedza, tak jak byliśmy w Francji. I od razu, jak mu wysłałem fotkę, to napisał, a gdzie dzisiaj jedziecie? Więc ja napisałem, że jadę daleko, bo jadę Meleksem z tytuł tego filmu powinien się na plaży. Powinien brzmieć, jesteśmy luzerami, nie wyszliśmy z hotelu w Meksyku. Także jak chcecie poczuć się lepiej, przelać żółć, złość na mnie, to napiszcie komentarz. Jesteś żałosny, ja podróżuję lepiej, zwiedzam. Jaka tam jest kawa? Kawa dobra. Nie no, kawa jest słaba. Ale ta moja, którą tak. Ja lubiłam. Tam dominuje kawa na śniadaniu, przynajmniej była podawana. Nie tylko na śniadaniu, dominuje tak zwana kawa gotowana. Ona też tu chyba osoby ajurwedą się zajmującą też tak przyrządzają kawę, czyli wygotowują. Albo według pięciu przemian. Albo według pięciu przemian. Wygotowują tę kawę, czyli to akurat ta kawa, która tam była podawana, robi się tak, że nierafinowany cukier najpierw się gotuje, później dodaje się dopiero ziarna kawy, które też się przygotowuje i dopiero ten napar odcedza się i serwuje do filiżanki z cynamonem albo kardamonem. Ale nie jest to kawa, jaką znamy. Ona zupełnie inaczej smakuje. Myślę, że jakby komuś to podać, to by nie wiedział w ogóle, że to jest kawa. Po pierwsze, ja wiedziałam, że to jest kawa. I nalewałam ją sobie z takiego właśnie glinianego dzbanka i ona była przepyszna. Była delikatna. Jest bardzo dobra. To była taka kawa, jaką ja lubię, bo ja nie lubię bardzo mocnej kawy, bo zaraz mi za mocno bije serce i boli mnie brzuch. Więc dla mnie to taka delikatna kawa, tak też pyszna i słodka, że nie trzeba do niej dodawać mleka, bo ona cię nie otrząsa. To by było wręcz, to by nie smakowało dobrze. Była naprawdę super, więc dla mnie to była pyszna kawa, natomiast takie kawy, jak się zamawia cappuccino albo latte, albo iced latte, no to one nie były najlepsze. Chciałem powiedzieć, że tamta smakuje jak delikatna przelewowa, ale nawet nie, ona jest po prostu super aksamitnie delikatna i słodka przez ten cynamon, więc może akurat to jest kawa, którą sobie możecie przyrządzać. I fajnie, bo jak się zrobi rano gar takiej kawy, to można sobie sączyć pół dnia. Tak, bo mi się wydaje, że na nią nie ma aż tylu ograniczeń. Nie ma. A śniadaniowo, bo no śniadaniowo tam dużo jedliśmy. Tam był, wiecie, ogromny stół owocowy, gdzie była i papaja, i świeży ananas. Uwielbiam to. I mango, i marakuja, i Michał w ogóle nie je owoców, ale ja, to był mój trzeci posiłek, jadłam zupę najpierw, żeby rozgrzać brzuch, jakąś taką meksykańską, która była na śniadaniu, meksykański rosół z cukinią bardzo mi smakował. Później jadłam tacosy z guacamole, a później jadłam owoce i później już nie miałam siły na nic. Później drzemka. Później wracaliśmy do pokoju i robiliśmy dla was rolki, relacje i tak dalej. Tak. I dziękuję, że piszecie cały czas. Mi to bardzo jest miło wtedy. Jeszcze chciałem powiedzieć o tych ludziach, bo tam jest dużo ptaków, ale też są ptaki takie agresywne, złe. Albo nie agresywne, złe. Po prostu takie, które zjadają jedzenie i wyszarpują sobie. To są takie złodziejaszki po prostu. Potrafią porwać całe nie puro. Są złe. Po prostu wykorzystają z okazji. I nie tak jak te mewy, które dopadły i prawie rozszarpały Monikę w Wenecji, tylko takie miłe, małe ptaszki. I one tak podlatują, wydzierają i odlatują. Weźmie ci na czosa i odleci. W każdym razie oczywiście dla turystów, teraz znowu możecie wylać hejt, że to nie jest taka turystyka i to w ogóle burzy jakieś coś, nie wiem, ekosystem i tak dalej. W każdym razie no, mogą porwać coś innego niż jedzenie też, więc hotel się boi, żeby tak nie było, że te ptaki zabierają różne rzeczy. Więc sokolnicy i sokolnice.
jest taki zawód sokolnice. Sokolnice chodzą z sokołami i po prostu wypuszczają sokoły, by te je przepędziły. Co znaczy, ciekawe, ja te ptaki są tak nauczone, że się już nie boją tych sokołów, wręcz tak, nalatują na nich i popychają, bo wiedzą, że ten sokół jest przywiązany przecież. Ale ja widziałam tego sokoła pierwszego dnia i nie mogłam uwierzyć, że to jest sokół i powiedziałam do Mai, że ja chyba widziałam sokoła, ale to niemożliwe. Powiedziałeś, że to orzeł. A, powiedziałam, że to orzeł, tak, jestem świetna z tego. Monika mówi, patrz, orzeł, orzeł! Jakby się okazało, że to jest nienagrane. Jeśli chcecie napiszcie, jesteście żałośni, a nie prawdziwymi turystami, to napiszcie w komentarzu, napiszcie, jakie są wasze wrażenia z Meksyku i co uważacie o Meksyku. I jakie są wasze ciekawe przeżycia samolotowe albo w podróży, bo to zawsze jest ciekawe i się zostaw czegoś uczymy. Zostaw ten stół, tu była co plamka. Mu robisz? Nie lubię plamek ani okruszków. I to chyba tyle. I widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie, lubcie, bądźcie. Cieszę się, że jesteście z nami, bo... Nie martwcie się, w następnym odcinku już mnie nie będzie. No. Do następnej rocznicy, za rok. Trzymajcie się dobrze i miłej soboty. Buziaki, pa, pa. Że nie można się kąpać, skoro tu są krokodyle, co nie? Było nieprzyjemne. Go warto sobie chyba coś wcześniej przygotować, niż po prostu jechać jak debil, mówić do kamery. Dzień dobry. Os dias. No.